Witajcie! Zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięły się narkotyki? Dzisiaj odpowiem wam na to pytanie. 30 odcinek prawdziwej historii. Poświęcimy historii narkotyków. Zapraszam. Narkotyki były z nami od zawsze. Występowały jako środki lecznicze i narzędzia pracy różnych czarowników, szamanów, znachorów oraz kapłanów. Dzielono je ze względu na cel ich używania. Pierwszym z nich były przeżycia mistyczne, na przykład kontakt z bogami lub zmarłymi przodkami. Drugim doraźne zwiększenie sprawności umysłowej lub fizycznej, na przykład podczas pracy lub walki. Trzecim było częściowe lub całkowite oderwanie się od rzeczywistości w celu rozluźnienia ciała i umysłu, na przykład odreagowanie stanu po walce lub w celu osłabienia bodźców, na przykład zmniejszenie strachu, bólu lub głodu. Można to porównać do dzisiejszego uogólnionego podziału narkotyków na środki halucynogenne, środki pobudzające i euforyzujące oraz środki o działaniu przeciwbólowym i uspokajającym. Nie można zapominać też o tym, że większość narkotyków mających działanie psychotropowe była niegdyś lekarstwami. Brało się to stąd, że w przeważającej większości kultur leczenie duszy było częścią medycyny. Osiąganie odmiennych stanów świadomości oraz większej wydolności organizmu i jego psychiki stosowano wszelkimi dostępnymi środkami. Były to przede wszystkim rośliny trujące oraz niektóre przetwory, takie jak alkohol. Substancji tych było zawsze wiele. Grzyby, zioła, owoce, kory drzew, wydzieliny, a także odchody różnych gatunków zwierząt. Na początku były one tylko zjadane, aczkolwiek ludzie szybko zorientowali się, że można je palić, a co za tym idzie, wdychać ich opary lub dym. Praktycznie każda z dzisiaj znanych substancji używanych jako narkotyki została odkryta niezależnie od siebie w wielu kulturach świata. Jednakże udowodnienie, jakie substancje niegdyś były tak wykorzystywane, jest bardzo trudne, ponieważ z reguły wiedza o narkotykach była wiedzą tajemną, dostępną tylko dla wybranych. Wychodzi więc na to, że z punktu widzenia dzisiejszej historii, w przypadku większości narkotyków nie można jednoznacznie powiedzieć, od kiedy je znano, czy też kiedy je wynaleziono. Załóżmy więc na potrzeby odcinka, że ograniczamy narkotyki do substancji zmieniających świadomość w innych celach niż zastosowania praktyczne, związane z codzienną pracą lub obrzędami religijnymi. Jest to więc stosowanie narkotyków z zamierzeniem czysto rozrywkowym bądź w celu doznań poszerzających wyobraźnię, co wykorzystać można chociażby podczas tworzenia sztuki. W takim wypadku historia narkotyków zaczyna się dopiero w XIX wieku we Francji. To właśnie stamtąd pochodziła moda na ówczesną nowość, czyli narkotyki, rozumiane w dzisiejszym zakresie pojęciowym. Kolejnym etapem rozwoju tej krótkiej historii narkotyków był bunt kontestującej młodzieży lat 60. XX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o samą walkę z narkotykami, nie jest to aż tak nowa rzecz. W Chinach już kilka wieków temu próbowano zwalczyć plagę palenia opium poprzez dekrety cesarskie. Niektóre substancje uznawane za narkotyki są częścią zakazów w poszczególnych wierzeniach, np. alkohol w islamie, a w niektórych współczesnych religiach nawet kawa. Narkotyki w negatywnym, współczesnym rozumieniu są czymś relatywnie nowym w skali ludzkości. Jednak substancje narkotyczne były używane i znane od tysięcy lat. Odkrywano je niezależnie od siebie i stosowano praktycznie od zawsze w wielu społeczeństwach. Nie da się konkretnie określić początku ich historii w sposób ścisły. Można opisać jedynie historię niedawno wynalezionych narkotyków, to jest odkrywania i stosowania związków pozyskiwanych na drodze chemicznej. Tak właśnie wygląda historia narkotyków. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie suba. Widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00 w prawdziwej historii.